Już. Dzień dobry, z tej strony ja, król, zwany, znaczy mamy do czynienia z królem, tak? No. Jeszcze jak? No. No, dzisiaj ten, nowa seria, tak, wymyśliłem serię, wywiad z youtuberami skokowymi, narciarskowymi, sportowymi, nie wiem, dobra. Pierwsze pytanie. Tak. Wymień top 8 swoich ulubionych piłkarzy. No to tak. Na pewno Bruno Fernandes, Rashford. Czekaj, bo to jest trudne. Bruno Fernandes, Rashford 2. Trzeci Messi, 4. Panie. Pandi. Krzysztof Prud. Dybala. Wow. Dybala to 4. Wow. 5. 5 to będzie Zlatan Ibrahimowicz. 6. Piątek. 7. Fabiański. I 8. Czesław Gut. Tak, Czesław Gut. No, dziękuję. Tak. Jak w menadżerze sobie za 2000 lodów ekipy, nie? Tak, tak. No, dobra. Następne pytanie to będzie takie pytkowe. Takie, czy uważasz, że pytek jest Tonksem? Tak. Wow! Dobra, to tak. Kolejne pytanie, to będzie już trzecie. Dobra. Takie też takie fajne. One będzie, czy Anik nadaje się na pewno na biznesmena z Tonksów? Nie nadaje się. Dobra, to teraz dlaczego się nie nadaje? No bo go lekko wkurzysz, to cię zaraz będzie denerwować. No, dobra. No i jak mi powiesz coś ironicznie, no to nie będzie wiedział, o co chodzi. Jakbyś miał do wydania 100 milionów i żeby stworzyć klub piłkarski ze 16 piłkarzy, jakich piłkarzy byś wybrał? Na bramce, czekaj. Na bramce by stał Henders. 100 milionów? Musisz zmieścić budżet do 100 milionów. Łocie, panie, no to muszę jakiś śmiesznych. No Bolków. To Neuer, bo jest tani na bramkę. Czekaj, ja sobie sprawdzę na Transfermarkt. A no, 15 milionów. Dobra. Neuer, nie wiem, Skorupski. Dawaj sam. Dawidowicz. Ło. Achmed Musa. Dawidowicz. Tak, Musa, Akman. Tak, Akman, ten Bolek, co ma milion wartość chyba ponad. Ten. Akman, Arp, przepotężny Łukasz Piątek, którego nikt nie zna. Łukasz Bejger to 100%. Kto to Bejger? Ty. No, ze Śląska, wychowanek Manchester United. A to ten. Jak ktoś nie zna, to może screenshota podrzucę. Nie wiem. No. Podrzucę screenshota w montażu. No. Nie wiem, za trudne te pytania. Za 100 milionów to nawet nie będziesz miał nawet Neymara. Messi. Ty, no Messi i potem jakiś Bolków za 50 tysięcy. No. Messi ma wartość 80 milionów, to... No to cały skład Warszawy, Legii... Legia ma 26 Messiego. Milionów. Legia ma 26 milionów. Nie? No to się Lukiniasa zajmie i Pekharta. Za Pekharta będzie Messi. No. Albo możesz za 20 milionów jeszcze, to możesz wziąć taką Jagiellonię. Albo Pogoń. I Raków możesz, o. No. Dobra. Następne pytanie, nie? To będzie
Czy uważasz, że Legia powinna awansować do Ligi Mistrzów? No tak, no to dla mnie, no jeśli zrobią dobre transfery, to jest możliwe. No i tak, nie? Teraz bardziej tak transferowo pójdę, co nie? Czy wiesz, że Patryk Klimala przeszedł do jakiegoś New Red Bulls, coś tam, do MLS-a poszedł? No to wiem, bo on teraz poszedł i jest kolejnym napastnikiem, już chyba trzecim w MLS. No, dobra, to teraz tak, kolejne pytanie, to będą związane z piłką nożną, więc się nie stresuj, że jakaś skoki, nie? Dobra, to teraz tak. Czy uważasz, że Jerome Boateng może przejść do CLS, czyli do ligi chińskiej? Nie, Damian może przejść, nie wiem, do jakiejś Herty Berlin, w Schalke, nie wiem. No, na pewno nie bo Schalke spada do pierwszej, tak? Do pierwszej ligi niemieckiej. Czekaj, a Boateng... Boateng będzie bez klubu. Czekaj, szybko Boateng będzie... No wiem, ale teraz... Giroud będzie bez klubu. A Boateng... Ej, Boateng jest wychowankiem Herty Berlin. To on może w sumie do Herty przejść. Ej, no? Ty, to... Boże, jak mówię ej, no, to mi się kojarzy z Mejno. Dobra, to to tak, bo widziałem plotki, że Dawid Alaba, nie, ma przejść niby do jakiegoś klubu z La Ligi. Co o tym sądzisz? Czy ja bym w ogóle, dla mnie, ja bym go gdzieś wywalił do jakiegoś średniaka, z jakiejś ligi. Ja bym do Chin go wywalił najchętniej. Ja bym go do Chin wywalił. Albo ty, w Barcelonie by się spisał w sumie. Nie, on to bardzo się nadaje. Damian jest trochę taki... Czy ja w ogóle, dla mnie, ja go za bardzo nie lubię i Damian jest słaby. No. To tak. Co sądzisz o Jamal Musiale, młodym talencie? Bayernu. No, czyli no on może zrobić jakąś przyszłość. No w sumie no jest takim potencjałem, jak dobrze tam z nim będzie, no to myślę, że może kiedyś być takim na przykład Sané albo nawet, nie wiem, nawet takim czołowym skrzydłowym. No tak. Czyli on jest ofensywnym. To on może być takim Müllerem. No to tak. Następne pytanie to będzie, co myślisz o potężnym Bright White'cie? No jest słaby, dla mnie ja bym gdzieś go widział w Schalke. Ja bym go widział w Chinach najczęściej. Ja bym ogólnie chciał bardzo dużo piłkarzy w Chinach. A ja nie. To tak. Kolejne pytanie to będzie twój ulubiony piłkarz ekstraklasy. Z menadżera ekstraklasy. Na Discordzie. No Pekard. No Pekard to chyba... Czyli Pekard i może nie wiem jeszcze kogo tak lubię nawet. W sumie jeszcze z ekstraklasy Pekard też lubię na przykład tego, jak on się nazywa? Piątkowskiego też. A, no. Ten co do Red Bulla ma przejść, nie? Do Red Bulla? No. On jakoś Red Bull? Dobra. Ta. To tak. Następne pytanie to będzie... teraz mówiłem, że nie będzie o skokach, no ale już innych pytań nie wymyślę. Top 5 twoich ulubionych skoczków. No to na pewno pierwszy, no to trochę nawet łatwe. Pierwszy na pewno będzie w tej piątce. To nie, kolejność jest losowa, co mi przyjdzie do głowy, więc no. Tak. Żyła, Laniszek, Kobayashi, jeszcze na pewno też Lindwika lubię, to już jest 4. No i pięć, no piąty jakiś, nie wiem. Bolek jakiś. Na przykład jakiś. Ten Kekichi Sato też. Kekichi Sato. A Muminow? Nie ma Muminowa. O nie. No nie ma. To jest skandal. Dobra, to teraz tak, nie? Jak myślisz, nie?
czy falkę się może odbudować. Bo oni stracą po sezonie. Bo oni stracą po sezonie Klasa Jana Huntelara, który przychodzi na emeryturę, Nabila Bentaleba, który przychodzi, że będzie bez klubu, co nie? Ale oni w pierwszej lidze tej w tej niemieckiej pierwszej lidze, to oni rozwalą, myślę, że tę ligę. No, myślę, że oni bez przegranej będą. Nie no, bez przesady, ale myślę, że no, co najmniej drugie miejsce będą mieć. No. Dobra. To po odcinku w sumie wyszedł bardzo długi. 10 minut, prawie 11. Więc dziękuję Ci, Maurycy, za ten piękny odcinek z Panem. Możesz pozdrowić osoby, swoich widzów. Dziękuję. Możesz pozdrowić. No, pozdrawiam swoich widzów. Nie będzie oczywiście na moim kanale filmów, bo jestem leniwy, znaczy co? No, dziękuję, do widzenia. Bye bye. See you, pozdrawiam. Do widzenia.